Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do podsumowania roku. Najlepsze smartfony w różnych kategoriach, co pojawiło się w tym roku, na co warto zwrócić uwagę, a co jednak nie jest najlepszym wyborem. Kategorii jest kilka: bateria, ekran, głośniki, aparat, ale również najlepszy budżetowiec, najlepszy telefon roku i największa porażka roku. Bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. I oczywiście na sam początku wspomnę, że to jest moja lista, więc zapraszam do komentarzy, żeby tam wypowiedzieć się na temat właśnie Waszych preferencji, co Waszym zdaniem było najlepsze i co Wam się najbardziej podobało w tym roku, co najbardziej spełniło Wasze oczekiwania, jeżeli wybraliście któryś z danych telefonów. Zaczynam od telefonu, który jest najmniejszym smartfonem i myślę, że tutaj bez konkurencji, Samsung Galaxy S10e. Telefon, który ma właściwie jedną wadę, a mianowicie słabą baterię. Małe ogniwo nie przekładało się na świetne wyniki pracy na jednym ładowaniu, chociaż wiem, że niektórzy mówili, że działa u nich to lepiej niż u mnie, ale ogólnie naprawdę mega kompletny telefon, bo i wodoodporność, indukcyjne ładowanie, świetny aparat, drugi ten z szerokim kątem, więc bez wymyślania, że to jakiś tam na siłę tele, czy do głębi, czy coś takiego. Więc świetny zestaw z bardzo dobrym ekranem, przyzwoitymi głośnikami, myślę, że nadal bardzo dobrą specyfikacją. Ogólnie uważam ten telefon za jeden z lepszych wyborów w tym roku, natomiast jeżeli chodzi o małe smartfony, myślę, że kompletnie nie ma konkurencji. Przechodzimy do kategorii bateria i oczywiście jest masa telefonów ze średniej półki, które świetnie trzymają na baterii Note 8 Pro, natomiast nie mamy tam topowej specyfikacji. No i żeby zestawić sobie właśnie z topową specyfikacją najlepsze baterie, ostatnio testowany Asus ROG Phone Strix Edition, ale podejrzewam, że zwykła wersja również, 6000 mAh ładowane w godzinę 5 do pełna, rewelacyjne czasy, 2-3 dni na luzaku. Myślę, że to jest jeden z tych telefonów, który pozwala zapomnieć o ładowarce na dłuższy czas i myślę, że na przestrzeni tego roku spośród telefonów tych flagowych miał najlepsze wyniki na baterii, bardzo często powyżej 7, 8, 9 godzin. Dla mnie to jest no coś nadal magicznego. Kolejna kategoria to najszybsze telefony, w sensie tak operacyjnie, i masa jest telefonów, które działają bardzo, bardzo szybko. Można powiedzieć to o całej topowej linii i Samsungów, i Huawei'ów, i Xiaomi. I myślę, że nie skłamałbym, że jednak różnica między Xiaomi a OnePlusem nie jest duża, natomiast OnePlusy, przynajmniej te najnowsze, oferują 90 Hz, co jakby upłynnia trochę jakby to działanie i rzeczywiście wrażenie jest takie, że te telefony są najszybsze. I na przestrzeni ostatnich miesięcy tych telefonów trochę wyszło od OnePlusa i one rzeczywiście za każdym razem były po prostu konsekwentnie najszybsze, ale to również ze względu na to, że nakładka jest chyba najbardziej zoptymalizowana, bo ROG Phone rzeczywiście działał również bardzo, bardzo szybko, natomiast mam wrażenie, że jednak momentalnie w niektórych przypadkach rzeczy na OnePlusie się działy i jeżeli miałbym wybrać jeden telefon, czy jakby jedną linię telefonów, które działały najszybciej na przestrzeni tego roku, to myślę, że bezapelacyjnie OnePlusy. Kolejna kategoria to najlepszy ekran i tutaj oczywiście jest masa fajnych telefonów i mógłbym pod uwagę brać 90 Hz czy 120 Hz, natomiast chciałem się skupić stricte na obrazie. Nie dla wszystkich to jest ważne, a jeżeli chodzi o sam obraz, czyli jasność minimalną, maksymalną, kolorystykę, kontrast, to jak wyświetlane są filmy w HDR-ze, myślę, że Note 10 Plus ma najlepszy ekran w moim odczuciu. Raz, że jest ekranem 2K, można go sobie skalibrować właściwie dowolnie i tak patrząc na niego najczęściej po prostu cieszyła mi się buzia. Wydaje mi się, że po prostu ekran jest najbardziej kompletny ze wszystkich. Wiadomo, że z otworem, bo z otworem, natomiast jeżeli chodzi o sam panel, to najbardziej przypadł mi do gustu. Jest masa telefonów innych, myślę, że i iPhone 11 Pro, Pro Max mają rzeczywiście świetne również ekrany. S10 z plusem nadal mają bardzo dobre ekrany, ale ogólnie jak miał wybrać jeden, to myślę, że Note 10 Plus bezapelacyjnie. Kolejna kategoria to głośniki. Oczywiście no, bierzemy pod uwagę wszystkie telefony, które grają stereo, no bo tak najlepiej to rozpatrywać. I długo się zastanawiałem, natomiast no bezapelacyjnie jednak iPhone 11 Pro, Pro Max mają najwięcej basu, najwięcej niskich tonów, są też bardzo głośne i to spektrum tego dźwięku jest chyba takie najbardziej rozłożyste. Mógłbym również powiedzieć, że Samsungi naprawdę świetnie grają. Ostatnio Asus ROG Phone też naprawdę bardzo ładnie gra na głośnikach stereo, natomiast mam wrażenie, że jednak jest tam trochę mniej basu i ten dźwięk nie jest aż tak soczysty jak w iPhone'ie. Najlepsze aparaty. I tutaj muszę poruszyć jakby dwie kwestie, bo mówimy od razu o foto, o wideo, ale również o możliwościach foto, wideo i zestawie aparatów. I tutaj bezapelacyjnie mam dwa telefony i nie potrafię wyłonić jakby zwycięzcy, bo jednym z nich jest Samsung Galaxy Note 10 Plus, ze względu na to, że mamy
Trzy obiektywy, te najważniejsze, powiedzmy, już pomijam ten TOF, z których da się i nagrywać, i robić zdjęcia nocne, i zdjęcia wyglądają i za dnia, i w nocy bardzo fajnie, wideo jest bardzo płynne i przyjemne, jedno z lepszych na rynku. No i w iPhone'ach podobnie. I w iPhone'ie jest o tyle gorzej, że niestety nie mamy trybu nocnego do szerokiego kąta. Wideo jest trochę lepsze, no ale z drugiej strony też ten obraz jest bardziej naturalny i nie każdemu musi od razu tak super pasować. Mnie osobiście pasuje, natomiast nie każdemu musi pasować, że on jest taki bardzo naturalny i odzwierciedla to, co faktycznie jest jakby na żywo. Różnica ogromna w iPhone'ach jest taka, że obraz między trzema obiektywami no, jest praktycznie identyczny, w sensie kolorystyka się nie zmienia, co ma miejsce właściwie w każdym innym smartfonie, więc gdzieś tam dla mnie remis między tymi dwoma telefonami. Jeżeli miałbym pod uwagę brać właśnie foto, wideo i możliwości, to wybrałbym któryś z tych dwóch. Najfajniejszy design to oczywiście jest kwestia indywidualna, każdy jakby cechuje się tutaj czymś innym, natomiast mnie osobiście bardzo nudzi powtarzalność, więc i wszystkie telefony, które mają tak samo ułożoną wyspę z tyłu, czy bardzo podobnie, teraz wszystkie będą z tyłu kwadratowe, telefony z noczem, z łezką, jakoś specjalnie mnie to po prostu już nie ekscytuje i powiem szczerze, że chciałem, żeby telefony były jakoś bardziej oryginalne. Może nie aż tak bardzo jak ROG Phone, tak? No bo jednak jest to telefon gamingowy. Dlatego jakby moja nagroda dla najbardziej takiego designerskiego telefonu idzie do Oppo Reno 10X Zoom. Telefon, który wygląda świetnie, aparaty nie wystają, inaczej to ułożenie jest z tyłu, ta obudowa jest matowa, więc wygląda rewelacyjnie, paseczek przez środek również jest taki, myślę, dość interesujący. No i z przodu ekran właściwie bezramkowy z wysuwanym aparatem. Dla mnie taki komplet. No i teraz budżetowiec roku i uważam, że telefony, które najbardziej zmieniły branżę, jeżeli chodzi o możliwości specyfikacyjne wyglądu, foto i jakby technologii, które zostały zastosowane względem ceny, to cała rodzina Mi 9. Z naciskiem na Mi 9T Pro i Mi 9T uważam, że telefony, no teraz Mi 9T Pro za około 1600 zł to jest świetny wybór ze Snapem 855, genialnym ekranem, bardzo dobrym aparatem, świetnie wyglądający. No, wydaje mi się, że te telefony mocno zmieniły branżę, dużo osób je poleca, ja też je polecałem właściwie w każdym zestawieniu. Uważam, że to są naprawdę świetne telefony w swojej cenie. No i na końcu dwie kategorie, telefon roku i tutaj się zastanawiałem mocno między Samsungiem a iPhone'em, szczególnie mówię o Note 10 Plus, a iPhone'em 11 Pro Max. Natomiast tak patrząc obiektywnie, najbardziej jakby kompletnym telefonem jest jednak Samsung Galaxy Note 10 Plus. Ma wszystko, indukcyjne ładowanie, zwrotne, wodoodporność, wszystkie obiektywy, które potrzebne, świetny ekran, dobre głośniki, świetną wydajność. No ciężko powiedzieć wszystkiego tego o każdym innym telefonie. W sensie, na pewno są telefony, które są szybsze, jak mówiłem, OnePlusy, ale na przykład nie mają już indukcyjnego ładowania, nie są wodoodporne. Mają ekrany bez wcięcia, no ale nie są wodoodporne. Oczywiście coś jest kosztem czegoś, natomiast jeżeli miałbym patrzeć na taki telefon najbardziej kompletny, to pewno bym patrzył właśnie w stronę Samsunga. I największe rozczarowanie roku moim zdaniem to jest niestety Pixel 4, telefon, który moim zdaniem po prostu nie może bronić się, jeżeli chodzi o kolejne Pixele, tylko tym, że ma świetny aparat i to pojedynczy, bo tego drugiego dwukrotnego zoomu to najgorsza decyzja moim zdaniem pod względem marketingowym i jakby pomysłu w ogóle w przypadku Pixeli i Google'a, bo przecież poprzednie Pixele, na przykład 3, trójka już miała ten high-res zoom, ten taki bezstratny zoom, tam do 8 razy, to do 10 i on rzeczywiście naprawdę nieźle działał jak na zbliżenie cyfrowe, więc po co zbliżenie optyczne, jeżeli chodzi o dodatkowy obiektyw, dużo bardziej przydałby się tutaj szeroki kąt. No i jakby rozwiązanie z tym radarem, które moim zdaniem jest bez sensu, jest dużym poświęceniem wyglądu telefonu, niestety jest nieproporcjonalne, ta belka u góry jest ogromna. Wpadki liczne, niestety łącznie z tym wyświetlaniem 90 Hz, masa osób mówiła o tym, że się przegrzewają, że są problemy z wyświetlaczami, no niestety uważam, że to za porażkę roku. No i przypominam, że tych telefonów sporo przetestowałem, wydaje mi się, że te są jakby najbardziej kompletne i zasługują na jakieś tam miano wyróżnienia, natomiast zapraszam oczywiście do komentarzy, żebyście napisali sami, co sądzicie o danych telefonach, o danych kategoriach, żeby to jakby się rozpisać, jeżeli możecie. No i zapraszam jeszcze w tym roku na jeden film, który się powinien pojawić jutro. A jeżeli chodzi o podsumowanie roku, no to chyba zrobimy sobie je w Q&A, żeby nie zabierać już jakby czasu antenowego na kanale, żeby po prostu zająć się już kolejnymi testami, które już niedługo. Dzięki bardzo, zapraszam do subskrypcji, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz. Zapraszam również do polajkowania filmu, jeżeli się podobał, do komentarzy. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.